Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych w liczbie stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 23. sesję Rady Dzielnicy 6 w Bronowicach. Widzę, że mamy tutaj gościa na dzisiejszym posiedzeniu naszej sesji. Witam Panią serdecznie. Pani jest z Fundacji Stańczyka. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy. Ustalenie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu sesji 22. 3. Zmiana uchwały nr 15/157/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 22 marca 2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2012-2013, druk nr 209. Punkt czwarty. Przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych, druk nr 210. Punkt piąty. Opinia w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie, druk nr 211. Punkt szósty. Opinia w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa pawilonu handlowego przy ulicy Balickiej w Krakowie, druk nr 212. I punkt siódmy. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, czy są jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę. Ponieważ nie ma żadnych propozycji, w tym propozycji złożonych na piśmie, stwierdzam, że porządek obrad został ustalony. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu sesji 22 Rady Dzielnicy 6. Czy ktoś z Państwa składa pisemne sprostowanie, względnie złożyć pisemne sprostowanie do protokołu 22 sesji? Szanowni Państwo, ponieważ płynęło sprostowanie, ja odczytam to sprostowanie. Niemniej nad tym pochyli się zarząd i w takim układzie będziemy protokół po podjęciu decyzji przez zarząd Rady Dzielnicy będziemy przyjmować na następnej sesji, a Pan Radny dostanie odpowiedź, jeżeli ta odpowiedź będzie tutaj potrzebna. Dotyczy sprostowania w nawiasie uzupełnienia protokołu sesji 22 z dnia 25 października 2012. Na podstawie paragrafu 15 ust. 5 regulaminu dzielnicy 6 proszę o sprostowanie protokołu z obrad 22 sesji poprzez uzupełnienie protokołu w punkcie A16 o tekst. W trakcie dyskusji przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy pan Bogdan Smok stwierdził: Państwo popełniliście przestępstwo, mam to na piśmie od prokuratury. Protokół z obrad sesji winien oddawać rzeczywisty przebieg wydarzeń na sesji, zwłaszcza tych istotnych. Stwierdzenie, że radni popełnili przestępstwo jest bardzo ważne, gdyż radny, który popełni przestępstwo umyślne, jest skazany prawomocnym wyrokiem, z mocy prawa traci mandat. Z wypowiedzi pana przewodniczącego należy wnosić, że prokuratura już postawiła zarzuty radnym albo uczyni to w najbliższym czasie i należy się spodziewać ewentualnego skazania radnych. Są to bardzo poważne stwierdzenia, które przewodniczący sformułował na podstawie swojej wiedzy oraz dokumentu z prokuratury, który rzekomo otrzymał, a więc zdarzenie winno być odnotowane w protokole. Jak wynika z treści, to sprostowanie zostanie przekazane na zarząd. Musimy dokonać odsłuchania nagrania sesji, ustosunkować się, w związku z czym protokół z tej sesji będzie przyjęty na następnej sesji Rady Dzielnicy 6. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego.
zmiana uchwały nr 15/157/2012 Rady Gminy Rzeszów Bronowice z dnia 22 marca 2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Gminy Rzeszów Bronowice do realizacji w roku 2012-2013, druk 209. Rozumiem, że Państwo przed sobą posiadają ten druk numer 209. Czytam. Druk numer 209 w sprawie zmiany uchwały, tak jak przeczytałam na wstępie, paragraf pierwszy. Uchwałę nr 15/157/2012 Rady Gminy Rzeszów Bronowice z dnia 22.03.2012 zmienionej uchwałą nr 16/164/2012 Rady Gminy Rzeszów Bronowice z dnia 26.04.2012 oraz po uwzględnieniu uchwały nr 20/187/2012 Rady Gminy Rzeszów Bronowice z dnia 30.08.2012 dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym w tabeli w wierszu dotyczącym roku 2013 podaną fazę realizacji zadania rozszerza się o dodanie sformułowania pierwszy etap. Podane kwoty i źródła finansowania zmienia się w następujący sposób. Zapis 90 tysięcy zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich zmienia się na 74 497 zł. Zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich. Zapis 70 tysięcy zadania powierzone z zakresu tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą zmienia się z 85 974 zł. Zadania powierzone z zakresu tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. Punkt drugi. W paragrafie pierwszym w tabeli dodaje się na jej końcu kolejny wiersz, rozszerzając wniosek o rok 2014 według następującego zestawienia. 2014 realizacja zadania drugi etap. 25 tysięcy złotych zadania powierzone z zakresu tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. 75 tysięcy zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich. Paragraf drugi. Zakres wnioskowanego zadania w uchwale po dokonanych zmianach przedstawia się następująco. Nazwa zadania. Modernizacja boiska przy ulicy Zarzecze na wysokości szkoły podstawowej nr 153. Jednostka realizująca Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Cel zadania. Realizacja inwestycji podniesie jakość użytkową boiska i sprawi, że będzie można z niego korzystać przez cały rok. Lata i fazy realizacji i kwota źródła finansowania, takie trzy etapy mamy. 2012. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Kwota źródła finansowania 2800, zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich. 2013 rok. Realizacja zadania pierwszy etap. 74 497 zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich, a 85 974 zadania powierzone z zakresu tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. 2014 realizacja zadania drugi etap. 25 tysięcy zadania powierzone z zakresu tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. 75 tysięcy zadania powierzone z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o dokonanie zmian zwrócił się ZIKiT. Proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie, w uchwałach, czyli rozpoczynając od pierwszej uchwały, czyli uchwały nr 15/157 z marca, 22 marca 2012, mieliśmy takie fazy realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich pozwoleń, była to kwota 4000 zł. Pozostając na razie na tym etapie, czyli na roku 2012, zapewne również Państwo radni pamiętają, że ponieważ wykonanie dokumentacji było tańsze o 1200 zł, w związku z czym
1200 zł zostało przesunięte na inny cel i stwierdza to uchwała numer 20 przez, łamane przez 187 przez 2012. Jeżeli chodzi o pozycję kolejną, ujętą w uchwale tej pierwszej, którą żeśmy podejmowali w marcu, dotyczącą realizacji zadania w roku 2013, wówczas przewidzieliśmy na podstawie informacji przekazanej przez ZIKiD, niemniej nie była to informacja w oparciu o dokumentację, bo dokumentacji takowej nie posiadał jeszcze pełny ZIKiD, była to informacja w oparciu o różne umowy, w związku z czym była to kwota szacunkowa, przyjęliśmy wówczas kwotę 160 tysięcy złotych. Po wykonaniu dokumentacji i po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego, kosztorys inwestorski zamknął się kwotą 260 tysięcy złotych. W związku z czym, ponieważ dzielnica musi zapewnić pełne finansowanie tego zadania, dlatego też rozłożyliśmy realizację tego zadania na dwa etapy. Wiadomo, że posiadamy dwa źródła finansowania. Jedno źródło finansowania zieleni, drugie z ogródku biodanowskich. Jeżeli po przetargu, który odbędzie się w 2013 roku, na pierwszym etapie okaże się, że kwota zadowalająca będzie niższa, w ten czas będziemy na pewno dokonywali kolejny przesunięć. To tyle kwoli wyjaśnienia, jeżeli chodzi o te kwoty, które są zobrazowane Państwu i wyjaśnienie, dlaczego mamy pierwszy i drugi etap realizacji tego zadania. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego? Negatywnie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Chciałem się zapytać, czy zarząd jako autor tego pomysłu sprawdzał, czy taka inwestycja na tych działkach jest możliwa? Bo rozumiem, że, bo to jeszcze dopytam, rozumiem, że to ma być boisko na wyśni sztucznej. Trawiasty, ja bym powiedziała. Jeżeli chodzi, proszę? Nie, to ma być na wyśni pobyt terenu, ale mogę odpowiedzieć? Przede wszystkim pomysłodawcą nie był zarząd, tylko byli poszczególni radni. Rada podjęła tą uchwałę, w związku z czym, skoro opracowany został projekt, w związku z czym wiadomo, że przystępujemy do dalszych działań. Będzie to boisko ogólnodostępne, boisko, które znajduje się w pasie Młynówki Królewskiej. W związku z czym, kto będzie zarządzał tym boiskiem, jeżeli osiągniemy finał, na pewno nadzorował będzie ZIKiD, a kto będzie zarządzał, będzie firma, która będzie wyłoniona w ramach przetargu. Jeżeli chodzi o podłoże, no to podłoże, jak na teraz wiemy, że jest betonowe, prawda, i będzie nawierzchnia teraz, na tym etapie, prawda, nawierzchnia będzie jaka? Poliuretanowa. Jest to nawierzchnia sztuczna. Sztuczna, tak. Rozumiem. Sztuczna, poliuretanowa. Więc w związku z powyższym chciałbym zadać pytanie numer dwa. Mówimy o działkach 145 przez 658 przez 1 obręb w szóstej powodzie, które znajdują się w przyjętym 8 listopada tego roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Młynówka Królewska Filtrowa. W tymżeż planie przeznaczenie tych działek zostało określone jako ZPP2, czyli publicznie dostępny park miejski. I pragnę zwrócić uwagę, że przeznaczenie terenów, szczególne warunki zagospodarowania dla tego rodzaju terenu, czyli ZPP2 w tym planie, dopuszcza lokalizację boiska, ale tylko i wyłącznie o nawierzchni trawiastej. I pragnę na to zwrócić uwagę. Proszę także zwrócić uwagę, iż powierzchnia biologicznie czynna w tymżeż przeznaczeniu nie może być niższa niż 90%. Wobec powyższego proszę rozważyć albo inną nawierzchnię, albo nie podejmowanie tej uchwały w wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać, dlaczego w Radzie Dzielnicy nie możemy się zapoznać z projektem?
tego boiska. Według mnie jest to budowa boiska od podstaw, dlatego że w stanie istniejącym tam nie ma boiska, stoją na trawniku dwie bramki. To trochę za małe jak ma boisko, nie ma wyznaczonego. Zgadza się, poza betonem, poza bramkami to nie ma nic. A zatem jest to budowa boiska, jak w nagłówku projektu, który widziałem, jest to budowa boiska wielofunkcyjnego. Stąd moje pytanie, nad czym mamy obradować, skoro istnieje projekt, z którym radni nie mogą się zapoznać? I kolejne pytanie jest takie, jakie były przesłanki zmiany uchwały, to znaczy czego żąda od nas ZIK-i w piśmie, które wpłynęło do zarządu? Po trzecie, chciałbym zapytać, czy budowanie boiska od podstaw za ponad ćwierć miliona złotych, a potem zastanawianie się, komu ono będzie potrzebne, no bo trzeba wolnić operatora, tego typu boisko nie może być bezpańskie. Musi być zarządca tego boiska, bo to się choćby wiąże ze sprawami bezpieczeństwa. Czy to nie jest stawianie sprawy na głowie? Że najpierw budujemy, a potem się zastanawiamy, kto to będzie administrował. I jeśli taki administrator się znajdzie, co wtedy? Nie znajdzie, to co wtedy? I kolejna rzecz, ten projekt, proszę Państwa, za 260 tysięcy złotych, droższy o 100 tysięcy od tego, na który zgodziliśmy się uchwałą bodaj w marcu, zablokuje na następne 2 lata w zasadzie wszelkie inwestycje z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich i w zakresie tworzenia zieleńców i skweru z nową architekturą. Czy dla jakiejś wydumanej idei, której nie znamy, ja nawet nie znam autorów tego pomysłu, nie wiem, kto był pomysłodawcą budowy tego boiska i kto weźmie odpowiedzialność za fiasko tego projektu, bo to jest istotne. Czy my możemy decydować o tym, żeby ponad ćwierć miliona złotych poszło na zupełnie niepoliczalną, czy jakby nieprzewidywalną inwestycję, która być może nie zostać zrealizowana z wielu powodów. Po pierwsze, z stanu finansów miasta, a powtórę z przyczyn, o których wspominał kolega radny Łukasz Kurin. Mianowicie nie da się, proszę Państwa, wybudować boiska na terenie, który w planie przeznaczony jest pod zupełnie inne rzeczy. Jeśli tam ma być 90% powierzchni biologicznej zieleni, to będzie 90% powierzchni biologicznej czynnej. Jeśli tam ma być nawierzchnia trawiasta, to będzie nawierzchnia trawiasta. Czy przypadkiem nie jest tak, że wyrzucamy pieniądze w błoto? I dlatego chciałbym poznać, jeśli można oczywiście, Państwa radni, którzy mieli ten wspaniały pomysł, ujawnili się przynajmniej dane, żebym wiedział. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przez Państwa chce zabrać głos? Tak. Proszę. Ja też się zastanawiam nad tym, jakie są przesłanki, żeby budować kolejne boisko sportowe jeszcze właśnie za ćwierć miliona złotych. W ostatnich 5 latach wybudowany został jeden orlik, potem była okazja, żeby powstał przy Szkole 90 kolejny orlik. Powstała hala sportowa nowo oddana przy Szkole 50. Mamy w tym rejonie Bronowiankę, jest obok szkoła podstawowa 150 trójka. Po co ten obiekt jest i czy rzeczywiście jest tyle pieniędzy do wydania w dzielnicy, żeby kolejny obiekt budować? Tym bardziej, że radni się zgodzili na praktycznie o połowę mniejszą kwotę na początku roku. Sąsiednie boisko zresztą położone jest około 15 metrów od nowo projektowanego, więc sens tego przedsięwzięcia jest naprawdę wątpliwy. Ja też bym chciała poznać osoby, które wnioskowały o budowę tego boiska. Kto wnioskował o budowę tego boiska? Ja jako głos dyskusji na razie, zanim podejmiemy decyzję, pozwolę sobie. No nie dziwię się, że dla Pani sport i rekreacja nie jest pojęciem nieznanym za bardzo. To wcale nie znam, jakoś niezrozumiałe. Ja nie rozumiem. Natomiast zaprzeczeniem jest. Nie ma. A ja Pani nie przeszkadzałem. Nie ma w tym momencie znaczenia chyba też, kto był projektodawcą. Nie przeszkadzałem Pani. Po raz drugi proszę o zachowanie kultury. Tak mnie się wydaje. Pani oczywiście może się wydawać inaczej, dlatego że to było kilku radnych. Z tego co pamiętam i nigdy się tym nie zajmowałem, ponieważ później sprawa stanęła na sesji. Tutaj wspólnie podejmowaliśmy uchwałę. Po drugie, 160 plus 160 to jest 320, a tu mamy 260, więc to nie jest połowę. To taki głowy formalny, ponieważ zawsze Państwo też jesteście formalni, niektórzy.
komu będzie potrzebne, a kto będzie administratorem, to są dwie różne rzeczy, a tam zostało ujęte w jednym pojęciu. Więc myślę, że komu będzie potrzebne, to każdy potrafi sobie odpowiedzieć. Natomiast kto będzie administratorem, oczywiście, że nie potrafimy w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. To z takich formalnych rzeczy, które mi się nasunęły w kontekście tutaj wypowiedzi Państwa radnych, które były. Wypowiedź moja jako człowieka znającego, myślę, że dużo lepiej potrzeby sportu, rekreacji dla dzieci i młodzieży. Tak króciutko, to wolę, żeby te dzieci spędzały czas na wojskach niż przed komputerami. To taka dygresja drobna, natomiast już odpowiemy dla Państwa. Pani Przewodnicząca już na odpowiedź na Państwa pytanie. Pan już. Bardzo proszę. W związku z tym, że są słyszę w dyskusji liczne kontrowersje, składam wniosek formalny o odesłanie projektu tej uchwały do projektodawcy, czyli do zarządu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, skoro wpłynął wniosek formalny, poddaję go pod głosowanie. Wniosek w porządku obrad 23 sesji Rady Dzielnicy 6 na podstawie paragrafu 13 ust. 2 Regulaminu Rady Dzielnicy 6 o wysłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy zawierającej wskazania adresatowi cel oraz zadania do wykonania. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Pana Artura o przygotowanie się do przeliczenia głosu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za odesłanie projektu uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, znakiem tego zapewne do tego tematu nie wrócimy jeszcze na podstawie wyników głosowania. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przekazała projekt. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych, druk numer 230. W sprawie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych, paragraf 1. W ramach zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przyjmuje się po pierwsze Dni Brodowi 13550, punkt drugi punkt kultury Mydniki, projekty kulturalne 4300. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy 6 zgodnie z procedurami zobowiązana jest do przyjęcia zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych i przesłania informacji na ich temat do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK do dnia 30 listopada roku planowania. O przybliżenie proszę członka zarządu pana Artura. Myślę, że tutaj jest wszystko jasne i czytelne. Musieliśmy podzielić jakieś środki, które zostały, jak wiemy, obcięte na wszystkie zadania, także na te. Komisja Kultury po dyskusji, przyjrzeniu się projektowi podjęła, takie przedstawiła propozycje. W związku z powyższym to w roli Państwa Radnych będzie przegłosowanie tej uchwały. Opinia Komisji, o ile pamiętam, pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, a Pana Artura proszę o przeliczenie głosu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Jedna osoba nie działa w głosowaniu, ponieważ przyszła w trakcie obrad. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest opinia w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa pawilonu handlowego przy ulicy Balickiej w Krakowie.
Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa pawilonu handlowego z wewnętrznym układem komunikacyjnym, pylonem reklamowym, linią samochodową na działkach numer 78/1, 79/1, 80/1, 78/2, 79/2, 80/2, obręb 48 krowodrza oraz zjazdem z działki numer 337, obręb 48 krowodrze przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. O opinię wystąpił Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. Bardzo proszę członka zarządu o przyjęcie. Jeszcze bardzo, a którym projektem uchwały się zajmujemy w tej chwili? Przepraszam najmocniej. Pomyliłam kolejność druku, tak. Tak. Dziękuję uprzejmie, tak. Czyli ponownie debatujemy teraz nad drukiem numer 211, projekt zarządu. Uchwała w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Balickiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalno-usługowego na działkach 98/6, 98/7, obręb 6 krowodrza wraz z budową sieci wodociągowej na działkach numer 418/31, obręb jak wyżej, oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 137/63, 93/6, obręb jak wyżej, wraz z zjazdem z działki numer 137/63, obręb 6 krowodrza przy ulicy Balickiej w Krakowie. Szanowni Państwo, mamy problem z nagrywaniem. W związku z czym być może, że druk będzie czytany po raz kolejny. Ale mamy wszystko nagrane. Mamy problemy techniczne. W takim razie ogłaszam 5 minut przerwy.